Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żeby nie zasłaniać papieża Jana Pawła, to na razie odstawię, tak będzie mi wygodniej po prostu. Tak dla porządku, Warszawa-Praga oczywiście. Jestem potem, jak to mówią, po tej lepszej stronie Wisły, w Warszawie. To trzeba przyznać, że a propos listów, to tylko taka może mała dygresja. Proszę mi wierzyć, że jest tyle dodatkowych prób, żeby było tyle dodatkowych listów, że jak ja jestem czwarty rok, cztery lata biskupem, tak, przepraszam bardzo, że taka mała prywata, ale wczoraj była czwarta rocznica mojej sakry biskupii, ale to akurat ksiądz Przemek mnie zapraszał właśnie przy okazji moich rocznic, bo rok temu byłem 21 listopada tutaj w Łodzi. To naprawdę na konferencjach episkopatu jest bardzo wiele takich różnych propozycji i bardzo mocne głosy. Nie przesadzajcie. Nie przesadzajcie. Tak więc proszę mi wierzyć, to jest to, co się pojawia. Myślę, że jeżeli moglibyśmy powiedzieć, to jest takie niezbędne minimum. A biorąc pod uwagę, jakimi etapami, jakimi echami te listy przechodzą, ale nie zerwaliśmy się po to, żeby mówić o listach. Ale jakie echa wywołują te listy, no to tylko dobrze wiemy, że nieraz przygotowując tamten sławetny list o rodzinie, gdzie był mały akapit o gender, ktoś by się spodziewał, że będzie po prostu taka rozruba w Polsce. Moi drodzy, wracając do sprawy przykazań. Ksiądz Przemek, kiedy mnie zapraszał, jak to zwykły zawsze czynić, z takim uśmiechem, że po prostu człowiek by nawet na rzeź szedł z nadzieją. Nie, to było osobiście, nie przez telefon. Był na pracy, nawet przekonywał, że specjalnie przyjechali, ale zaproponował, żeby również w tych kilku refleksjach wykorzystać te myśli, które przekazał dziś już święty Jan Paweł II w 1991 roku w czasie swojej pielgrzymki do naszej ojczyzny, gdzie wtedy rzeczywiście odnosił się do dekalogu. Ci z nas, którzy tamten czas pamiętają, ci z nas, którzy wtedy mieli okazję przygotowywać się do tej pielgrzymki i ją przeżywać, ja tylko zaznaczę, że przed pielgrzymką, dokładnie 4 maja, przyjąłem święcenia diakonatu wtedy, a więc skończyłem 5 kurs seminarium. Notabene byłem diakonem posługującym papieżowi na Agrykoli w czasie przekończącej tę pielgrzymkę. Ale o tym to jeszcze za chwilę. Ale ja pamiętam ten czas przed tamtą pielgrzymką, kiedy pojawiła się informacja, że papież będzie mówił o dekalogu. Jakie były krytyczne opinie na ten temat. Co on takiego wymyśla? Co on takiego będzie mówił? Co on takiego nam przekaże? Przekazywał cudowne treści i cieszę się, że ta sugestia się tutaj pojawiła, żeby do tego czerpać. Ja naprawdę z wielką radością sięgnąłem do tych homilii, szczególnie do tej, którą papież wypowiedział w Lubaczowie, gdzie nawiązał do tego przekazania. I myślę, że te elementy, które tam papież zawarł, ja postaram się troszeczkę jeszcze ubogacić moimi pewnymi refleksjami. Tak jak mi ksiądz Przemek zaznaczył, mam 30 minut maksymalnie. Mikrofon wziąłem za pół minuty siódma, tak więc spokojnie, myślę, że się wyrobię. Moi drodzy, bez wątpienia, przykazanie pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Oczywiście pamiętajmy, że ta wersja to jest wersja, która wcale nie jest wersją obowiązującą zasadniczo cały czas, od samego początku, jeżeli chodzi o Kościół rzymski, katolicki. Bo to jest wersja, która tak naprawdę się pojawiła dopiero w XVI wieku. Bo wcześniej było cały czas wersja pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu. A do tego jeszcze za chwilę. Bo jeżeli mówimy o tej wersji pamiętaj, abyś dzień święty święcił, to bez wątpienia te wątki, które święty Jan Paweł II przywoływał, to zwraca uwagę na co? Mówił o tym, że jeżeli mówimy o przykazaniu czczenia świętości, to nie mówimy o jednym tylko dniu w tygodniu. Tak naprawdę mówimy o pewnej rzeczywistości życia człowieka. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze przesłanie, które tutaj się pojawia. Przesłanie, które ja zwykłem odwoływać do takiej reguły naszego życia, którą każdy z nas ma. Mianowicie ona mniej więcej brzmi w ten sposób, że jeżeli na czymś nam zależy,
to my potrafimy być mistrzami świata w konsekwencji. My jesteśmy tak pomysłowi, żeby to obronić, żeby to zawalczyć, żeby to było w jak najlepszym wydaniu. Co więcej, cały świat naszych emocji jest jakby temu podporządkowany. Jak wchodzimy w sytuacje, które to rozwijają, to my kwitniemy. Kiedy nam ktoś to zabierze, to najdelikatniejsze określenie jest, przeżywamy pewne rozczarowanie. A kiedy jest zagrożenie, że nam ktoś zabierze, to po prostu lęk nas zjada. I tutaj, przepraszam za taką dygresję, ale jeżeli chodzi o to wyobrażenie, ja nie zapomnę, jak wiele lat temu, mam 23 lata z kawałeczkiem kapłaństwa, 4 lata z akrybiskupiej, cały czas w diecezja warszawsko-praska, 12 lat byłem wikariuszem w katedrze na Pradze, potem byłem wicerektorem seminarium, 4 lata potem proboszczem u Floriana na Pradze w tej samej parafii, no i już 4 lat biskupem. 23 rok uczę w liceum Władysława IV na Pradze, który zresztą dzisiaj obchodzi 130-lecie i miałem przed południem imprezę w mojej szkole. Ale do czego wracam? Jedna z moich absolwentów opowiadała, jak była kiedyś świadkową na ślubie u swojej koleżanki, nie z naszej szkoły. I na kilka godzin przed ślubem, kiedy już była w domu panny młodej swojej koleżanki, jej mama mówi, słuchaj, pomóż mi, odprasujemy weron. No to odprasowała. Niestety, nieskutecznie. Bo w czasie odprasowywania zrobiła się dziurka wielkości groszówki. Gdzieś mniej więcej, mówi, 10 cm od końca długiego welonu, który się jeszcze ciągnął trenem za panną młodą. I teraz pytanie, co zrobić? Obciąć? Może być nierówno. Powiedzieć, wow. Nie mówić, No i ostatecznie nie powiedziałem. Ślub cudowny. Wesele jeszcze piękniejsze. Oczepinę ten welon latał, o nic nie zahaczał. A ta koleżanka świadkowa mówi, proszę księdza, cały ślub, całe wesele, jak spojrzałam na przyjaciółkę, to widziałam tylko tę dziurę. I mówi, sumienie ją żarło. I mówi, 2-3 dni po ślubie, po weselu, cudownym, udanym, poszła do przyjaciółki i mówi, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, bo nie mogę. I powiedziała, odprasowywałam z twoją mamą welon, zrobiłam dziurkę. A przyjaciółka mówi, zepsułaś mi najpiękniejszy dzień mojego życia. Nie widziała jej. Ta historia, słuchajcie, ona mówi tak naprawdę o czym? Ostatecznie przekonuje nas o tym, żebyśmy potrafili rzeczywiście wykorzystać, chociażby z tego przykazania, to co święty Jan Paweł II tam mówił, mówiąc o świętości, wtedy bardzo mocno akcentował w czasie tamtej pielgrzymki to sławetne rozróżnienie, że człowiek bardziej powinien być niż mieć. Bo to jest to pytanie, co ja tak naprawdę niosę w sobie? Co jest moją wartością? Ja wiem, że jestem rejestrowany, niech pójdzie. Jako młody ksiądz przeżyłem taką sytuację, która teraz, kiedy jestem biskupem, też daje mi wiele pomocy, bo ktoś rozpowszechniał na mój temat bardzo nieżyczliwe plotki. Nawet miałem wizytę u biskupa, który chciał je zweryfikować. I teraz i ta historia, czy później, kiedy byłem już wicerektorem seminarium i przeszedłem całą procedurę habilitacyjną z książką, z egzaminami, z kolokwiami, ze wszystkim, a Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych mnie nie zatwierdziła. A uzasadnienie było tak fajnie merytoryczne, że aż zgrzytałem zębami, jak nie czytałem. I w takich sytuacjach człowiek zadaje sobie pytanie, ale po co w tym wszystkim chodzi? Co jest treścią, co jest bogactwem, co jest wartością mojego życia? Inne rzeczy mogą mi zabrać, ale czego nie są w stanie mi zabrać? Co jest tak naprawdę właśnie tym najważniejszym elementem? I my tutaj ciągle wokół tego krążymy. I to przykazanie o tym świętowaniu Dnia Świętego, to zasadniczo jest właśnie pytanie najszerzej, duchowe, o to, co my nazywamy świętością, to, co my zaczynamy nazywać życiem duchowym, to, co my nazywamy naszą drogą z Panem Bogiem. Ale to jest oczywiście też, patrząc
bardziej precyzyjnie. Tak jak i Ojciec Święty tam w tamtym kazaniu mówił, że niektórzy mówią, że sprawa religii, wiary to jest prywatna sprawa człowieka. I Ojciec Święty mówił, prywatna jest po tym sensie, że nikt za ciebie tego nie zrobi. Że to się w tobie będzie dokonywało i ty to będziesz przeżywał. Myślę, że to jest jeden z elementów, który oczywiście też stawia pierwsze jakieś pytania, jak to zrobić. Tutaj stajemy wobec bardzo wielu różnych sytuacji. Jeżeli mówimy o tych duchowych, tutaj ksiądz Wiesław Proboszcz pytał o tę frekwencję. Historia z dzisiejszego dnia. Jedna z moich koleżanek ze szkoły, nauczyciele, której syna uczyła, ubezpieczyłem jego małżeństwo, ściłem jego córeczkę, czyli wnoczkę tej mamy. I się podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, jest na tyle starsza, że tak mówi, słuchaj. Moja wnuczka szykuje się do pierwszej komunii. Muszę z tobą porozmawiać. Nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, no bo skoro ona do pierwszej komunii, to ja po tych kilkudziesięciu latach też muszę. I potrzebuję rozmowy z tobą, bo to już jest najwyższy czas. Ja muszę z tym zrobić porządek. To jest między innymi również sytuacja, kiedy wczoraj byłem w jednej z parafii u nas na Pradze, z której pochodzi jedna z moich uczennic, która chodziła na lekcje religii, chociaż nie była ochrzczona. Przygotowywałem ją do chrztu, kiedy była już studentką. A najciekawsze jest to, że w tym roku, w czasie Wigilii Paschalnej, jej mama przyjęła chrzest 14 lat po swojej córce. Pełna euforii i radości, że na tydzień przed swoją wnuczką. To się w ogóle nie trzyma kupy. Jeżeli my byśmy chcieli iść jakimiś naszymi schematami, to w ogóle się nie zmieści, no bo jak nadążyć za tym. Ale dlaczego o tym mówię? Bo kiedy nawet mówię o tej mamie, która przyjęła chrzest w Wigilię Paschalną, kiedy ja z nią rozmawiałem, bo ja ją zacząłem przekować do tego chrztu, jeszcze jako proboszcz katedrze, potem ona w trosce o to, żeby nie obciążać biskupa, poszła w inne miejsce szykować się, ale mieliśmy kontakt. Ale kiedy ja z nią rozmawiałem na tydzień przed chrztem, na początku Wielkiego Tygodnia, słuchajcie, to jest coś, co pokazuje właśnie jakby ten element, o którym ja tu mówiłem. Ile ona miała w sobie tęsknoty, żeby w końcu móc uczestniczyć w sakramentach. Jak ona mówiła, jak ja tęsknię za tym. Jak to niesamowicie mnie aż boli, aż się, że ja jeszcze tego nie mogę zrobić. I zobaczcie, myślę, że w tym jest odpowiedź. Oczywiście to jest pytanie dla każdego z nas. Bo oczywiście tam Ojciec Święty, mówiąc o tym przykazaniu, mówił właśnie o tym, co my jesteśmy w stanie przeżyć. I myślę, że jeżeli byśmy się chwilę zatrzymali nad tym elementem, co my jesteśmy w stanie, to jest tylko pytanie, na które musimy sobie sami odpowiedzieć. Co robimy z naszą wiarą? Co robimy z naszym przeżywaniem tej naszej relacji do Pana Boga? Nawet nie porównując się z innymi, bo to jest nasze. My jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy. My przeżywamy to w taki sposób, żeby to było rzeczywiście przez nas przyjęte i żeby to nas ubogacało, żebyśmy my mogli powiedzieć, to jest dla mnie ważne. Oczywiście, powtarzam, cała odpowiedź to tylko wynika, jakby jest pewną konsekwencją tego. Myślę, że tutaj pewnym obrazem jakby tego momentu refleksji to jest sytuacja, jaką opowiadał mi kapelan Centrum Zdrowia Dziecka sprzed kilku miesięcy, właściwie ponad pół roku. Jest w kaplicy przed mszą, którą miał odprawiać. Jest konfesjonale, czeka na potencjalne osoby, które chciałyby się wyspowiadać i patrzy, wchodzi do kaplicy mama z dwójką chłopców, starszy, pacjent Centrum Zdrowia Dziecka, od kilku miesięcy w tym szpitalu, młodszy, jego brat. No i tak nikogo nie ma, więc obserwuje, co się dzieje i się okazuje, że mama uklękła, modli się, a starszy brat uprowadza młodszego po kaplicy. Jak w kaplicy, to jest ołtarz, jest ambonka, jest tabernakulum, są święte obrazy, konfesjonał. Ale kaplica Centrum Zdrowia Dziecka ma również taki bardzo szczególny kącik. Tam są zabawki. Zabawki szczególnie tych dzieci, które wyzdrowiały i wyszły z centrum. I ten braciszek oprowadza tego małego, stają przed tabernakulum i mówi, zobacz, to jest tabernakulum. Tutaj mieszka Pan Jezus i On na nas czeka. A ten mały mówi, a kiedy On do nas wyjdzie?
wtedy ten starszy tak się chwilę zreflektował, mówi, głupi jesteś. Widzisz, pali się czerwone światełko, jak będzie zielone, to wyjdzie. Wpadlibyście na taką odpowiedź? Ale spróbujmy ją trochę obrobić, tym odpowiedzią. Ja już sobie ją troszeczkę obrabiam. Czerwone światełko. Oczywiście z jednej strony my przyjmujemy jako zatrzymanie. Ale dlaczego się zatrzymuje? Nawet jeżeli mówimy o ruchu drogowym. Zbliżając się do ulicy Nawrot, jest sygnalizacja. I ten czerwony ludzik, który stoi taki prościutki, mało dynamiczny, żeby nie powiedzieć statyczny, on na dobrą sprawę jest dobrze mówi tak, zatrzymaj. Zobacz, ile możesz stracić. Jak zrobić nieopatrzny krok. Nie chcę mówić, jaką mieliśmy zabawę, jak byłem uczniem technikum, kiedy na ulicy Marszałkowskiej rząd ludzi stał przy chodniku. Mówiłem, że nie będę mówił, to nie będę mówił. Ale intryguje, co? Ale zobaczcie, to światło, powtarzam, to jest taki moment. Zobacz, co jest tą wartością. Mówiąc najbanalniej, zrobisz krok, zasiewanie. Mówię to też z całym szacunkiem i z całą wrażliwością. 12 lat temu zginęła moja mała, potrącona przez samochód. Nie wtargnęła. Jechała rowerem, została potrącona. Po tygodniu zmarła. Ale jakby symbolika tego świata, znowu wracam do tego przykazania, tego szacunku dla świętości, abyś święcił dzień święty. Bo taki moment zatrzymania nieraz jest niesamowicie istotny i ważny. I czy to będzie ta ulica sławetna, czy to będą różne inne sytuacje naszego życia, czy to będą sytuacje, które w pierwszym odczuciu nieraz mogą być trudne, dramatyczne, bolesne, ale one uświadamiają nam to, co jest dla nas istotne. Jeszcze jedna sprawa z moją mamą. Notabene mój szwagier, moja siostra, moja siostrzenica żyje w Łodzi. Łódź jest w ogóle z takim centrum rodzin biskupich, bo tutaj też mieszka siostra biskupa Tadeusza Lityńskiego z Zielonej Góry Pomocniczego. Gdzie mieszka, nie wiem, a więc proszę mnie nie przepytywać. Ale wraz jeszcze jakby nawiązując do mamy. Ja do czasu zostania biskupem robiłem tysiące zdjęć rocznie. Nawet wtedy, kiedy były filmy i było 36 klatek, 24, jak się dobrze nawinęło film do 37. Kto to jeszcze pamięta? I kiedy mama zmarła, ja zacząłem szukać w moich zbiorach i tych analogowych, i tych cyfrowych zdjęcia mamy. I się okazało, że ja robiłem zdjęcia wszystkim i wszystkiemu, ale nie mamy. I do dzisiaj nie mam. Jedyne zdjęcie, jakie jest i stoi u mnie na biurku, to jest zdjęcie powiększone, zdjęcie z dowodu. I zobaczcie, to jest jakby kolejny wątek, który tutaj mówi o tych rzeczach ważnych, że jeżeli coś jest istotnego, to pielęgnujmy to. Ten moment zatrzymania, on jest tutaj niesamowicie ważny. Oczywiście on będzie również, i tam papież też o tym mówił, on będzie tym elementem szacunku również i dla innych, dla tego, co inni przeżywają. Tam w tym komentarzu papieża do trzeciego przykazania jest mowa o tej neutralności światopoglądowej. Ja jestem po technikum samochodowym. Ja mam pewne wyczulenie techniczne na temat pewnych pojęć. Z neutralnością tak samo, już nie mówiąc z tolerancją. Ja tolerancji się uczyłem na takim cudownym dziale, który się nazywał próbka specjalna. Tam były szlifierki. Pięknie. Technik mechanik samochodowy. Budowa i naprawa. Silników wysokoprężnych. Jakby co. I tam było proste. Jest wymiar. Normalny. Jest normal. Musiałem wyhamować, żeby nie używać profesjonalnych słów. Takiej części w silniku. Jest tolerancja, czyli może dopuszczalny błąd, który jeszcze nie unieszkodliwi całego silnika i sprawi, że on będzie działał, ale to jest błąd. Tak samo jest z neutralnością. No albo jest, albo nie może. I Ojciec Święty mówi, nie chodzi o to, w tej neutralności, że się usuwa wszystko i się wprowadza ateizm. Neutralność światopoglądowa ma oznaczać to, że bez względu na to, jaką religię ktoś wyznaje,
Oczywiście przy poszanowaniu wszystkich innych reguł. Ja staję z szacunkiem wobec tego człowieka. Skoro jesteśmy przy tym, ja wychowałem się jako kapłan na Pradze. Tam jest miejsce, gdzie stała synagoga do 1947 roku. Po wojnie ją rozebrali, ruiny. Ona tak naprawdę nie do końca została zniszczona. I tam jest jeszcze taki budynek łaźni żydowskiej, mykwy, w której zresztą mieści się liceum. Ja swego czasu też tam uczyłem, trzecie liceum społeczne tam było. I przed tym, 20 lat temu, gdzieś idę ulicą, spotyka mi mężczyzna i mówi: szczęść Boże, proszę księdza, czy mogę chwilę porozmawiać? Proszę bardzo. On mówi: mam na imię Maria. Pamiętam do dziś, że witaliśmy się, mówię: Marek. I on mówi: jestem Żydem, mieszkam tutaj w tym budynku. Ja mówię: wow, ale fajnie, że Pana poznałem. No i on mówi: mój wieksiądz, ja pochodzę z okolic Garbolina. Ja mówię w tym momencie, mówię: Panie Marianie, to my jesteśmy ziomale. Mój tata też spod Garbolina. A on mówi: skąd? Ja mówię: Reducin, parafia Górzno. On mówi: Reducin? Tam był taki mój kolega, który jest u Franciszkanów w Niepokalanowie. Ja już teraz jego imienia nie pamiętam, ale to był zakonnik, którego poznałem na pogrzebie mojego dziadka. I wtedy jeszcze wymieniłem to imię. On mówi: no właśnie. Ja mówię: to znam go. Był na pogrzebie mojego dziadka. Mówi: no właśnie. I teraz do czego dążę? My żeśmy się wielokrotnie spotykali na tej ulicy. I zawsze było: szczęść Boże. A ja mówię: Bóg zabrał. Ale na tej samej ulicy, oczywiście nie twarzą w twarz, bo to jest klasyka, tylko od tyłu. Kilka dni po spotkaniu Pana Mariana idę ulicą i słyszę: ty taki, nie taki. Nie zacytuję jeszcze głów. Odwracam się, idzie trzech młodych chłopaków z Pragi. Oczywiście wykorzystałem klasyczny motyw, mówię: znacie Zdziśka Drzeberko z Brzeski? Znali go. I już im było głupio. Bo dzisiaj mógł ich spotkać i mogło ich zaboleć. O Zdziśku powiem przy innej okazji, jak mnie jeszcze zaprosicie, ale to nie o to chodzi. Ale zobaczcie, wracam do sprawy. Zobaczcie, idziemy pewną drogą, która ostatecznie rzecz biorąc, wydawałoby się, nie nawiązuje bezpośrednio do przekazania o święceniu Dnia Świętego, ale jeżeli będziemy to nieść, jeżeli będziemy rzeczywiście to potrafili nieść w sobie, to nikt nas nie zatrzyma. I potem oczywiście Ojciec Święty mówi o tym, że dla nas, ludzi wiary, właśnie tym momentem największego święta to jest przeżycie i doświadczenie świętości. A tym epicentrum tej świętości to jest Eucharystia. To jest ten moment, kiedy ja mogę stanąć i mogę dotknąć tej świętości. Ja mogę w niej zasmakować. Ja mogę się na nią otworzyć. I to jest ten właściwie bardzo oczywisty element, który Ojciec Święty kończy swoją refleksję. I teraz zobaczcie, jeżeli od tej strony na to popatrzymy, to przecież, oczywiście to jest pytanie kolejny raz tutaj zadawane. Pytanie o to, w jaki sposób my patrzymy i przeżywamy chociażby Eucharystię. Ja, chociaż jestem z wykształcenia historykiem, 16 lat byłem ceremoniarzem katedry. I biorąc uwagę różne sprawy i z kursami lektorskimi, nie tylko, zwykłem zawsze tłumaczyć, że jeżeli mówimy o roku liturgicznym, w kółeczku to najładnie wygląda, no to oczywiście epicentrum, taki, to się tak ładnie podaje tutaj, taki rożek, to jest Triduum Paschalne. To jest centrum wszystkiego, w cyklu rocznym. W cyklu tygodniowym to będzie niedziela, centrum w Eucharystii. W cyklu dniowym to będzie Eucharystia. I to zawsze będzie ten element najbardziej centralny. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia kapłańskie. Ja swego czasu, powtarzam, przez to, że byłem tyle lat w jednej parafii, znałem tych ludzi, przeżywałem z nimi bardzo wiele różnych spraw i sytuacji, mam ten plus do dzisiaj, że ja z nimi przeżyłem bardzo wiele wspólnie. Kiedy staję przy ołtarzu w katedrze, gdzie już teraz nie jestem proboszczem ani wikariuszem, ale staję. I widzę tych ludzi i znam ich historię. To taki moment, który kiedyś ja sobie w taki sposób sobie stworzyłem i sobie tłumaczę. I to mnie pomaga sprawować Eucharystię. Że chleb i wino jako dary eucharystyczne
To jest ten symbol życia człowieka w tym, co jest trudem, chleb, i w tym, co jest radością, wino. Jeżeli ja składam to na ołtarzu, to w tej hostii, czy tych komunikantach składanych na ołtarzu, w tym chlebie, to jest życie tych, którzy tutaj są, ale i życie tych, których nie ma, ale których wspólnotę my przeżywamy. I biorąc uwagę to, że ja wiem, co ten człowiek przeżył, to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym ja to zmarnował. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym ja to nie zrobił, nie przeżył tego czasu we właściwy sposób. Żebym nie wszedł w tajemnicę świętości. Mówiąc krótko, Bóg staje tutaj z tą całą mocą i mnie i każdemu innemu przez moje usta mówi, ukazując to Jego życie w tym chlebie i winie. To jest moje ciało i to jest moja krew. Ja jestem w tym. A potem w komunii się dokonuje ten taki cudowny element takiego dopełnienia. Można było powiedzieć, jak to Piotr Pawłukiewicz, ksiądz Piotr Zygmowiacz, rozdaje zbawienie. Wierzysz? To jest taka swoista puenta, finał. Kiedy właśnie można powiedzieć, zobacz, twoje życie przemienione przez Chrystusa. Chrystus mówi, jestem w twoim życiu. I staje człowiek i mówi, amen. Niech prowadzi. Dlaczego w ten wątek wszedł? 91 rok, to co mówiłem, służyłem papieżowi na Agrykoli. Ja byłem, to był 9 czerwca, ja byłem świeżo, miesiąc po diakonacie. Ja byłem diakonem od Eucharystii. W formie żartu można powiedzieć, że przy okazaniu darów zapalił się trybularz. Niektórzy mniej życzliwi dla mnie mówią, że chciałem spalić papieża. Trybularz, czyli kazielnicę. Zamiast dymić, był miotacz ognia po prostu. Ale słuchajcie, ja mam na świeżo, ja mam od tamtego czasu, mam na świeżo przed oczyma ten moment, kiedy Jan Paweł II po homilii, po modlitwie, po wyznaniu wiary, po modlitwie powszechnej, po przyjęciu procesji z darami, jak to on, pełen radości, euforii, entuzjazmu, 71 lat wtedy tylko miał, to on był po prostu jeszcze na pałerze. I on schodził wtedy z góry, z tej Agrykoli, z miejsca przewodniczenia w okolicy ołtarza, zatrzymał się przed podestem, oparł się o ten swój pastor, o ten krzyż i po prostu trwał. Ile to trwało, można sprawdzić na nagraniu. Ale dla mnie wtedy, kiedy ówczesny prałat Marini zdjął mu mitrę i odebrał pastora i papież zrobił kolejne kroki i stanął przy ołtarzu, on wszedł w inną rzeczywistość. I nikt mi nie musi tego udowadniać, ja tego byłem świadkiem. Łącznie z tym, że nam tłumaczono, papież nie będzie orientował się, jak wziąć łańcuszki tego trybularza. Ty masz mu włożyć, bo on po prostu weźmie i będzie uczestniczył. Dlatego nie zauważył ognia, bo dla niego było istotne co innego. Dopiero reakcja ceremoniarza Mariniego oczywiła. Ale teraz, do czego dążę? Bo patrzcie, o tym tu mówimy. Właściwie na tym etapie mogę mówić tylko w takim jakby nastawieniu. Zatęsknijmy za to. Zobaczmy, że to jest. Że to żyje. Że warto w to rzeczywiście wejść z całą troską i z całym oddaniem. Warto się tego uczyć. Warto to przeżywać. Warto, żebyście wymagali tego od nas. Księży. Żeby to rzeczywiście była tajemnica świętości Boga. Tam sprawowana, uobecniana. Bo nie oszukujmy się, to też jest potrzebne, żebyśmy my nieśli tę odpowiedzialność. Nie zawsze jest to łatwe. Ale zobaczcie, jeżeli w ten sposób na to popatrzę, to co chciałbym tutaj dopowiedzieć, jeszcze jako tylko dwa takie wątki, bo rozumiem, że ksiądz Wiesław tutaj podpuścił, będziecie zaraz zadawać pytania, to jeszcze rozwiniemy. No oczywiście, mamy nadzieję. Kiedy Ojciec Święty był w 99 roku u nas na pracy, jakby to powiedzieli znawcy językowi, u nas na pracy, była tylko liturgia słowa przed naszą katedrą. To była niedziela, 13 czerwca. I wtedy pośród wielu różnych wątków Ojciec Święty nawiązał również do świętowania niedzieli. Tam był wtedy tekst, który mówił o pierwszej wspólnocie dziejów apostolskich, jak to Kościół, wspólnota wiary się zbierała na łamanie chleba. W jedności i w miłości.
I wtedy na zakończenie, jako swoisty testament, ja to byłem wtedy tam ceremoniarzem, administrowałem tymi różnymi rzeczami, ale te słowa mi zapadły niesamowicie, kiedy Ojciec Święty mówi tak, proszę, na progu XXI wieku, pielęgnujcie przeżywanie niedzieli, w której centrum będzie Eucharystia i to przeżywanie w rodzinach. Niech to będzie rzeczywiście wspólne doświadczenie tych tajemnic miłości, wiary, tych tajemnic Boga. Ale jednocześnie był tam wtedy apel do nas biskup, do nas księży, biskupu też, żebyśmy potrafili o to się starać, o to zabiegać, o to walczyć. A jeżeli byśmy odnieśli się do tego, tej wersji, aby szanować, świętować dzień szabatu. Czym był szabat? Szabat był dniem odpoczynku, ale dlaczego odpoczynku? Dlatego, żeby zatrzymać się, żeby zauważyć, poddać pewnej refleksji to wszystko, co jest darem ofiarowanym Tobie. Żeby w tym całym biegu tego, gdzie można to przeoczyć, żeby właśnie tego nie przeoczyć, żeby się nad tym zatrzymać. To, co jest darem od Boga, to, co jest darem od drugiego człowieka. To wszystko, co możesz wtedy dać. Również i drugiemu człowiekowi. Jak to tata, notabene, polecam go w modlitwie mojego przyjaciela, księdza. Jest bardzo chory teraz. Tata, który pracował w towarzystwie ubezpieczeniowym i zwykł mówić mojemu, człowiek się śpieszy. Każda minuta dla niego ważna. I dochodzi do jakiegoś incydentu drogowego, czeka na policję, czeka na holownik. Nagle się okazuje, że stracił 6 godzin i świat się nie zawali. A wtedy myślał, że ta minuta mu zawali całe życie. I myślę, że to jest jakby pewna mądrość i pewna refleksja, którą warto gdzieś właśnie wyciągnąć. Dlaczego to potrafimy wziąć? Kościół domowy mojej diecezji, szykując kiedyś coś, co się nazywało nawigacja w rodzinie, posługiwał się taką zajawką, bo ja już ją słyszałem w różnych miejscach kraju, już ktoś wykorzystuje to, ale w oryginale mniej więcej brzmiało to tak, że przychodzi synek do ojca i mówi, tata, ile ty na godzinę zarabiasz? I tata mu mówi, no przyjmijmy, 20 zł. Po wielu namowach synka, bo mówi, nie przeszkadzaj, zajmij się czym innym. No ale ostatecznie mówi, 20 zł. On mówi, tata, to pożycz mi 5 zł. Ale po co ci? Pożycz. Pożyczył, poszedł, usłyszał tata jakiś brzdęk. Okazuje się, że za chwilę wraca synek, w garści trzyma to wszystko, co miał w skarbonce i ta piątka od ojca. I mówi, tata, to jest 22 zł. Ja chcę kupić jedną godzinę dla siebie, jutro od ciebie. Ja zakończę tylko taką historią. Kiedyś jeden z moich przyjaciół mi opowiedział, jak jego syn, mając 5 lat, on był wtedy w takiej pasji zawodowej, realizował się niesamowicie. I jego żona mówi, słuchaj, syn potrzebuje ciebie. Ja rozumiem twoje pasje, ale nie możesz tego przeoczyć. Nie wystarczy to, że ty go całujesz, jak on jeszcze śpi, a później jak wracasz z pracy, to on już śpi. A na weekendy to jeszcze musisz wyjechać i ciebie nie ma. Stracisz go. My go stracimy. I on mówi, przez miesiąc były ciche dni. Jak ona śmiała. Ja się realizuję. Dlaczego przez miesiąc? Bo po 2 tygodniach on mówi, ja już wiedziałem, że ona ma rację. Tylko było trudno się przyznać. Co więcej, już zaplanować pewne decyzje. On po miesiącu przyznał rację, podjął pewne decyzje, które zawodowo go wyhamowały w różnych rzeczach. Ale do dzisiaj, to życzę, ten syn, to już ma całkiem niezły wiek, już ma swojego syna i życzę każdemu, żeby miał taką relację z ojcem, jak on ma. Ale kiedy on mi to opowiadał, kiedy on mówił, jak on wraca, jak on po powrocie z pracy poświęca czas dla syna, kiedy z nim jest, kiedy czyta, kiedy się bawi, kiedy wychodzą, to przyznaję, że kiedy później ja zostałem wicerektorem seminarium i przychodzi mi raz taki moment, że po południu puka do drzwi kleryk. Ja otwieram drzwi i on mówi, przepraszam się, że rektorze, czy mogę na chwilę? Śmiało. Po jakimś czasie wyszedł. Nieraz się tak układało, że dosłownie w ciągu na przestrzeni 4-5 godzin się pojawiało 10. I każdy następny, czy mogę na chwilę? A ja na twarzy, śmiało.
sercu nie zawsze było tak śmiało. Ale wierzcie mi, że gdzieś z tyłu głowy miałem tego mojego kumpla i tego, jak on mówił, jak on dla syna potrafił tam to zrobić. I ja sobie mówię, Solarczyk, nie bądź durem, żeby ci się nie spodobało powiedzieć, nie możesz, przyjdź jutro. To są te doświadczenia i poeta jest tak. Jeżeli będziemy to nieśli w sobie, wykorzystamy każdą okazję, aż trzeba będzie nas hamować, żebyśmy za bardzo tylko nie świętowali. I tego wam życzę, żebyście potrafili nieść to, co jest piękne i ważne i żebyście potrafili to również świętować i cieszyć się z tego. Jeszcze jest kilka wątków, ale myślę, że je włączę w potencjalne odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo.